Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Minecraft. Dzisiaj oczywiście seria Adventurecraft. W ogóle dzisiejszy odcinek będzie wyglądał trochę inaczej niż wszystkie, bo będzie on bardziej montowany, czyli takie wszystkie dziwne, nudne kawałki wytnę. Teraz to w ogóle Minecraft lepiej chodzi, bo sobie światy zabrałem i już mi tutaj nie siedzą. W ogóle siadam, odpalam ten świat, żeby sprawdzić, jak tutaj wszystko działa. Działa, wyśmielicie mi, jakiś zombiak napada. No, w każdym bądź razie, dobra, to niech się tutaj przepala. I tu jeszcze mam do przepalenia. No, troszeczkę. Bo co ja tyle pieców narobiłem? Ktoś pamięta, to będę wdzięczny. No dobra. Szczerze ci tak siadam nagrywania, nawet nie mam jakiegoś konkretnego celu, to co dzisiaj będziemy robić, więc zakładam, że pójdziemy do kopalni. Wszystko, co mam, żeby pójść do kopalni. Czy mam wszystko, co potrzebuję, żeby pójść do kopalni? Tu możemy coś... O, kurczak. Dobra. To jest nowoczesny sposób na pozyskiwanie jedzenia. Tu jeszcze kurczaka. Chodź tu, kurczak. O, tu możemy pająka ukotrupić. Jak... Szkoda, że nic nie dał. Pera. Będzie trzeba się zabudować, jak będziemy... Kurczę mały. Niebezpiecznie się robi. Trochę level up zbieram po ostatnich śmierciach. Dobra, nie wiem, może tutaj sobie siądziemy i spróbujemy szczęścia. Mamy węgiel. Zabuduje się. Oczywiste, żeby mi nic tutaj na głowę nie spadło. Skopiemy się. Aha. No racja, przecież... Aha, nie mam kilo. Dobra, to. Pokopiemy węgiel, on się przyda. No dobra, to lecimy dalej. Grafik się skończył. Jeszcze jeden. Który mamy poziom? Aha, no dobra. Ciężko się będzie dostać na minus 50. Albo na 15. Czy tu coś ciekawego znajdziemy? Nie, chyba nie. Tu nic ciekawego chyba nie znajdziemy. Zamierzam ich trafić. Czekamy, on już tutaj się coś znajdzie, nie? Mamy żelazo. Mamy miedź, ale miedź jest też w domu, więc średnio widzę sens, żeby ją tutaj zbierać. Nie ma tego po to, żebym tutaj przyszedł, więc będę się stąd zawijał. Jakby tam spadł, to by było. Też zabierzemy.
mi się te pochodnie jeszcze przydadzą. Gdzie ten tunel, który bym tutaj wykopał? To jest ta dziura. A, tutaj. A to kopiemy się w dół dalej. Okej, dalej, niżej, głębiej. Jest żelazo. Druga kratka. Czy jakoś tak. Oj, super, jedna pochodnia. Jakoś oznaczmy to miejsce, z którego tutaj wpadłem. To nie jest to miejsce. To jest to miejsce. Zostawimy tutaj takie coś, o. Pięknie. Albo miecho tu wywalimy. Może trochę tego wykopiemy. Żelazo zawsze się przyda. Tak naprawdę. Fajnie byłoby już chodzić w jakiś lepszej zbroi, bo... To no tak średnio w tej, której chodzę, jest. Aha, to też nic nie ma, no ma to. Lecimy niżej. Kopiemy się w dół. I może się zabuduję, żeby nic mi na głowę nie spadło. Żelazo. Która klatka? Minus 16. To jest teraz minus 15, to można sobie sprawdzić, czy nie ma tu przypadkiem czegoś niebieskiego. Fajnie by było, jakby było. No, nie tego niebieskiego szukałem. No wszystko jest, tylko nie to, co potrzebuję. Jak to jest możliwe? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Słyszeliście te dźwięki? Pewnie sąsiad coś na górze robi. Pewnie zombiak tam siedzi, o tam pewnie. Ja. Fortepian przesuwa, tak, to na pewno. Na pewno ten fortepian tego zombiaka jest źródłem tych dziwacznych dźwięków. Nie ma.
No dobra, kill-off mi się kończy, tam się trzeba się zabijać na górę. I żeśmy tutaj nie znaleźli. Może trochę tego żelazka tutaj wykopiemy i spadamy. Szczerze miałem nadzieję, że coś lepszego tutaj znajdę, no ale cóż. Zakopałem, żeby nic mi na mój piękny czerep nie spadło. No i jesteśmy na zewnątrz. Się powywala jakieś niepotrzebne rzeczy. No wracamy do bazy. Siedzianek zrobił. W kolejnych odcinkach, bo jeszcze może w tym, pewnie fajnie byłoby wyruszyć już na przygodę, aczkolwiek, już nie w tym, nie. W tym to ja bym w sumie już dokończył ten budyneczek tutaj, ten dla villagerów, żeby mogli sobie spać. W ogóle my jeszcze jakichś villagerów tutaj mamy w tej wiosce, czy to już wszyscy wyginęli? Jak to możliwe, że za każdym razem, kiedy gracz się pojawia w wiosce, jakiś tutaj mocniej nie robi? To villagerowie giną. Aż się rozejrzę po tej wiosce, żeby zobaczyć, czy ktoś tutaj jest. Ale Minecraft ewidentnie lepiej działa. Plany trochę rozpięte. Nie, no są villagerowie. Nieźle. Za chaty mi włażą. Standard. Mogłem kiedyś zrobić porządek w tych skrzynkach, tak naprawdę. To drewno będziemy, to musimy pójść pobudować. Tu już mamy ziemniaka. Trochę mało. Zbieramy tutaj jeszcze trochę moich plonów. Że teraz dokończę ten budynek. Villagerowie będą mieli gdzie spać. Wszystko będzie pięknie. Ziemniaki trochę dały pięknie, jeszcze marchewki się zbierze też pięknie. Kolejna noc, czyli która to już będzie dzień 37 jest teraz, to już będzie 38. Dawaj, to moje wyro. Drzwi sobie do domu nie zamknął. No trudno. Dobra, idziemy.
Drewno wziąłem. Pędzę. Już nie pamiętam, skończyłem ten budynek, nie skończyłem. A nie, ja go skończyłem. Patrzcie, wszystkie ściany ma. Łóżek może jest trochę za mało, ale można tu już spać. Dobra, to ziemniaki mamy, to pójdziemy sobie tych villagerów tutaj. Trzeba im ścieżkę dodać, nie? Możliwe, że się ścieżki domagają. Teraz myszka mi nawala. No bywa. Jak nie Minecraft, to myszka. Gdyby łyżka mi nawalała, to bym się zdziwił. O, no pięknie, mamy ścieżkę. Idziemy. Zerknę. Czemu tu wody nie ma? Dobra, słuchajcie. Ja się będę stąd za chwilę tutaj zmywał. Ale ja przyszedłem wam na ziemniaki. Macie. A ty chcesz ze mną handlować ziemniakami? Też nie pogardzę. Aha, 26 ziemniaków. Jest mały. Panowie, albo panie, zrobicie jeszcze? Potrzebujemy więcej osadników. Ty byłaś. Co? A na rację to było tutaj bez sensu. Bierzmy tą wodę. Mały byłaś. Co? No idź. Idź tam na górę. Idź. Schodka może powinien zrobić. To, że... O! Mądry. Umie myśleć. No mały. Idź na wolność. Jak tutaj ta moja duża farma. Średnio bym powiedział też. Ja koniecznie muszę jakieś lepsze rzeczy zdobyć, bo wiecie, że ta moja żelazna zbroja to jest... Trochę też na archeologię czekam. Łatwiej będzie niektóre rzeczy zdobywać. Będzie pszenicę wziąć. No dzisiaj takie farmerskie rzeczy robimy. No i kurczaki też będzie można. I może się co nieco podmieniamy. Z villagerami. To też jest myśl. Hopki, gdzie jesteście? Chcę się z wami wymieniać. Tu jest jeden. Chodź tu, chodź. No gdzie mi uciekasz, chodź. Cegła. W sumie archeologia niedługo będzie, nie? Glina. Gliny nie mam. Ale tutaj żadnych interesujących rzeczy. Co nie ma, to trochę bym sobie zmarnował. Szmaragdy. Ale to nie ma ziemniaków. Teraz te osadniki gdzieś te poszły i nie wiadomo gdzie są. Człowiek potrzebuje, to nigdy ich nie ma. Tu mi jakiś geniusz po chacie łazi. A przecież jeszcze dzisiaj rano byli. Te zniknęli teraz, no super. Ci to są jednak. To się z nimi nie powymieniamy. A tu jest jakiś... Tu jest, dobra. Kolego, ty weź mi powiedz, gdzie są twoi kumple. To ty tu masz. Za smaragda. Ty też się opasa w ogóle?
Dobra, możemy go trochę wyekspić za to. Już nie będzie takim nowicjuszem. Cenę mi obniżył, jak już nie mam tych, to pójdziemy na tamto pole, zbierzemy. Ale trochę chlebka mam, więc przynajmniej tyle. W następnym filmie fajnie byłoby ruszyć znowu w przygodę tam za ocean, bo eksplorujemy tamten kontynent. Tylko ja cały czas muszę się tych koordynatów poduczyć, bo jakoś ostatnio zapomniałem i się nie poduczyłem. No. Także mam nadzieję, że w następnym filmie się już uda tam pójść. Tu, on zasiejemy. Nie, mamy 22, to możemy pójść jeszcze z nim pohandlować. Chodź, ziomek. Zniżyłeś dla mnie cenę, pamiętasz? O, panie, on ma jakąś rozbudowaną ofertę teraz. To potrzebuje kilku szmaragdów, panie. Jeden. No dobra, niechaj będzie. To teraz kupię sobie jabłka. No i pik. Mamy level, mamy teraz więcej przedmiotów, więcej jedronka. Pytanie tylko, czy teraz mam większy level niż jak tam w górach zginąłem bezsensownie. Dalej nad tym ubolewam, jak bezsensownie tam zginąłem. Zaczęło założyć buty. Całą pszenicę, żem wywaliła tak naprawdę, jak chciałem krowy tutaj nakarmić. Hop, hop. Chodźcie ty. Hop, hop. I pięknie, będzie mała krówka. No i pięknie. Idziemy. Dobry kurczaki. Chodźcie. Pięknie. No i 12 level. Mam mojego konika. O panie. No, a ty... Masz. Dobra. Ja tu mam moich prywatnych ochroniarzy, moich zwierząt. No. O, zebranie to może z kimś się uda handlować. Ty nie masz profesji. O, Fletcher. Ile? Ty chcesz tych patyków? Dobra, poczekaj gościu, ja zrobię armię patyków. Tylko po to, żeby później tobie opylić. Lecimy do tego gościa. Chodź tu, ziomek. Co wy robicie? Zostaw go. Chodź. Prawie wszystko mu opyliłem. Gdzie jest ten farmer? Farmer, stój. Chcę z tobą jeszcze pohandlować. No, tutaj tak trochę... O! No i pięknie. Tu żadnych większych ofert widzę, już na razie nie masz. No i super. I kolejny dzionek, 38.
level wbity jakoś. Można i spać. Aha, jeszcze nie. Można wziąć to żelazo i poprzepalać. Ja sobie źle robię, czy co? Aha, bo to już jest przepalny. Faktycznie. Zapomniałem, że kiedyś się trochę inaczej przepalało. A ja nie wykopałem żelaza. Wykopałem, tu jest, dobra. Kiedyś nie było tego surowej, tej rudy żelaza, było po prostu żelazo. A raczej się wykopywał blok rudy żelaza. Chieromnęło, dobra, który to już jest dzień? 39, prawie 40 dni już. Czy gościu masz już może szmaragdy? Bo ja jeszcze cały czas mam badyle. Wciąż nie masz. Za krzemień dasz mi szmaragdy i nawet może i łuk. Łuk mi nie jest aż tak bardzo jakoś potrzebny, ale może patrzeć, ile mamy krzemienia. Jeden. To nie starczy. A nigdy tego krzemienia też nie kopałem jakoś bardzo. Pochodnie sobie. Dosyć tutaj ważne. Strzałę mam jedną. Dobra, idziemy. Gdzie oczywiście na przygodę? Gdzie na przygodę? A gdzieś tam za góry znowu. Tym razem nie zginę, bo nie będę nad górami. Tylko obok. A tutaj wybrzeże odkryjemy mniej więcej całe. Nie będę raz górami, bo nie mam tych butów. No i nie chcę tego levela stracić jak ostatnio. Tam się budowałem. Ośnieżone szczyty, mamy kanion. Jakiś taki. A ja nie pada. Brzydki ten 40 dzień. Nie, jeszcze 39 rację. 49 będzie dopiero jutro. 40. Nie 49. Pera. Tu mamy takie fajne rzeczy. Strzały mamy. Żelaza. Mamy jakąś wysepkę. O, mamy. Zobaczcie tutaj. Jest jakaś szansa, że nam może wypadnie krzemień. Jest żwir. A chyba. Jeden na tyle wykopałem. A to się nie opyla się bez szczęścia. Kolejne wilki. Mógłbym je oswoić, ale mam już całą ekipę.
A i tak, jeżeli będę chciał w przyszłości bazę zmienić, no to przenoszenie tych wszystkich wilków będzie dosyć ciężkie. A, to nic ciekawego nie ma. Szczęścia będziemy szukali znowu na nowym kontynencie później. Może nie przejdziemy wszystkich biomów, tak jak na początku zakładałem, ale ileś na pewno tutaj przejdziemy. Fajnie będzie, jak ten nowy biom w końcu też dojdzie. Do Minecrafta. Też słyszałem, że jest jakaś opcja, to nie w samym Minecrafcie, ale jest opcja, żeby zobaczyć, ile świata w Minecrafcie się już zwiedziło, a ile jeszcze zostało nieodkryte. Bez elitry pewnie ciężko byłoby zwiedzić cały świat, a niech się do endu nie śpieszy. A ta śmierć w górach była tak głupia, że po prostu masakra. Tak bardzo dało się uniknąć tej śmierci, a i tak to nie doszło. Mam nadzieję, że teraz mój villager obudować w ogóle będzie poprawnie działał, jak te schodki dodałem. Teraz villagerki będą wychodziły z niego i zasilały armię wieśniaków w tej wiosce. W ogóle w następnej wiosce budujemy taki mur dookoła i musimy jakąś fajną znaleźć, takim fajnym miejscu, w którym byśmy chcieli zostać. Bo tutaj ja... O, tu jest lawa, racja. Bo tutaj nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby zostać. Tak naprawdę. Tam są łóżka, czemu tam nie idziesz? A, bo jeszcze noc jest. Dobra, dojdziemy na 40 dnia i myślę, że będziemy kończyli. Na jakiś setny coś fajnego. Na setny dzień musi być coś już fajnego. 100 dni. I 3 śmierci będą. Nie, gość wciąż tutaj nie chce handlować w ten sposób. Trudno. Spać nie możemy. To się przepaliło. W sumie jedzonko mógłbym przepalić. Zaczekamy na 40 dnia i zakończymy ten wspaniały odcinek. To nawet nie wiem, jak go nazwę, bo takiego się w sumie nie wydarzyło. Takie rzeczy, jak to, nie wiem, mógłbym poza kamerami robić teoretycznie, albo w ogóle na jakichś live'ach. Dawno też live'ów nie było. No ale cóż. Pieczonego kurczaka. Schowamy. Tutaj też się przepaliło pięknie. Wszystkie jajka. Oni się dopiero zbierają, dopiero teraz jest spotkanie villagerów. Ty masz jakieś fajne rzeczy? Cóż, dyni nie mam, więc średnio mogę z tobą pohandlować. A właśnie, ja im te miejsca pracy pooddaję. Mi się tutaj już nie przydadzą. Coś roboty nie ma, to teraz będzie mieć robotę. Będę mógł się śnieżkami porzucać.
z wrogimi mobami. Nasa do skrzynki schowamy, zachowamy sobie na później. Po co? Nie mam żadnego pojęcia, ale... No dobra. Milagrowie się spotykają przy fontannie bodajże na koniec dnia. Masz coś ciekawego? Nie masz. Ej gościu, zostaw moje wyro. Ja wiem, że ty chciałeś napaść na moje łóżko. Wszyscy villagerowie w tej wiosce to robią. Mają swoje i tak do mojego wlezą. Ale ta baza dalej tak biednie wygląda. Ale mówię, ona jest tylko tymczasowa. Jak już znajdę miejsce, które na pewno chciałbym się osiedlić, to takiego zbudowania muru, żeby mi tych villagerów nie pozabijało i oświetlenie wszystkiego, to chciałbym sobie w końcu fajną chatę walnąć. Mały villagerek. Duży villager. Zostaw moją chatę, nie. No co za ham. Złodziej kradnie, nie pyta. O. Ale okazja. Osiągnięcie dostałem, ty. Dobij targu z osadnikiem. Dobra, ale to jakby nieważne. Już jest dzień 40 na tym pięknym świecie, także ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku oraz dajcie w ogóle znać, czy podoba wam się ten typ odcinka, czy chcecie, żebym nagrywał tak jak zazwyczaj niemontowane filmy. Czołem.